Słuchajcie, może wydawać się to śmieszne, ale kupiłem drona w Lidlu za 80 zł i zastanawiałem się, czy on jest coś wart i mogę powiedzieć po pierwszych próbach, że jest nieźle. Co prawda mamy otwartą klapkę, ale da się nim spokojnie polatać. Trzeba go ustawić tylko tym portem USB-C do siebie i on jest w miarę stabilny, tak? I w tym momencie tak jakbyśmy latali Maviciem, czyli przód to jest do góry, prawy drążek, tył na dół, prawy drążek i na boki lata ładnie. Sam wisi w tej chwili, przycisk jest. Trzeba go złapać, wylądował na stole, elegancko. Ma co prawda bardzo mały pakiet, bo to jest 1S 300 mAh. Gdyby dostarczyli go przynajmniej z trzema pakietami, byłby super. Na pewno nie równa się on dronom bardziej profesjonalnym, ale Crux kosztuje na przykład 1000 zł. Nie jest to zły prezent, aczkolwiek trzeba trochę bardziej się zainteresować i zaopatrzyć w większą ilość pakietów, a także małą ładowarkę. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że on jest bardzo lekki. Widać, że jest wykonany mega tanio. Silniki są malutkie. Te ośki też bardzo delikatne. Nie ma żadnej kamery, jest tylko jeden przycisk. Ta klapka mocująca też jest wykonana mega tandetnie. Trzeba by to gumką, recepturką teraz spiąć, bo to nam będzie podczas lotu się otwierało. Ale sprawdzimy sobie, jak wygląda pakiet i sprawdzimy sobie, jak wygląda wnętrze tego drona. To, co widać tutaj, to jest bardzo mały akumulator 1S o pojemności 300 mAh, więc to jest maleństwo, 1 watogodzina. To, co można by zrobić, to oczywiście zaadoptować akumulatory trochę większej pojemności, tylko pytanie, czy nam udźwignie ten dron, bo jeżeli chodzi o dokupienie takich akumulatorów 1S większej pojemności, to spoko, to jest prosta sprawa, są na rynku modelarskim. Wtyczki można nawet przelutować i to nie jest żaden kłopot. Natomiast pytanie, czy ten dron nam udźwignie coś więcej. Dlatego zrobimy sobie taki test z dodatkowym obciążeniem kilku gramów. Jeżeli chodzi o środek, no to widać, że są przewody od poszczególnych silników. To jest to plus jedna płytka. Nic wielkiego, to jest jedna prościutka płytka. Na tę chwilę nie będę go otwierał, bo chciałbym nim polatać chociaż moment. Podłączyć model z wtyczką USB-C. W modelu włącza się czerwona dioda. Mamy to. Rozpoczyna się proces ładowania. Zgaśnięcie diody LED oznacza, że proces ładowania dobiegł końca. Przy całkowicie naładowanym akumulatorze czas lotu wynosi około 5 do 10 minut. Po każdym locie należy odczekać około 10 minut. Dopiero po upływie tego czasu można zacząć ładowanie. Z powodów bezpieczeństwa należy nadzorować proces ładowania. Tak. Nie mamy tutaj żadnego BMS-a przy tym, bo to jest 1S, tak? Ale jeżeli będziemy ładować za dużym prądem, to może nam akumulator faktycznie eksplodować. No tak jest w każdym pakiecie, to żadna rewelacja. Najpierw włączyć model, a dopiero później nadajnik. Czyli najpierw drona, a później aparatury. Dźwignię przepustnicy w pozycji środkowej. Nadajnik jest wyłączony. Ale tu się nie da inaczej dźwigni przepustnicy ustawić, tylko w pozycji środkowej. Ona automatycznie się ustawia. Ustawić model na płaskiej powierzchni, włączyć model, przytrzymując przycisk włączenia-wyłączenia. Diody LED na modelu zaczynają szybko świecić. Teraz ustawia się żyroskop. Czyli jeżeli włączymy go na płaskiej powierzchni, diody zaczynają szybko świecić, ustawia się żyroskop. Aby zainicjować, wciśnij przepustnicę całkowicie w górę, w dół i z powrotem do położenia naturalnego. W górę, w dół i do położenia zwykłego. Podczas tej czynności zabrzmi sygnał akustyczny. W momencie, gdy diody LED na modelu zaczną wolno migać, oznacza to, że proces połączenia modelu z nadajnikiem zakończył się. Jeśli połączenie nie udało się, wtedy należy powtórzyć cały proces. Nigdy nie przechowywać akumulatorów w modelu lub w nadajniku. Po użyciu zawsze wyjąć akumulator z modelu. Inaczej akumulator rozładuje się głęboko i uszkodzi. Oj. Nie mamy tu BMS-a. Najpierw mamy nacisnąć model. Włączyliśmy model. Teraz nadajnik jest włączony. Żyroskop się kalibruje. No i startujemy, tak? Czyli przycisk jedynki trzeba uważać, bo on będzie leciał na wysokość 1 metra, ma barometr. Ojojoj. Co prawda mamy otwartą klapkę, ale da się nim spokojnie polatać. Trzeba go ustawić tylko tym portem USB-C do siebie i on jest w miarę stabilny, tak? I w tym momencie tak jakbyśmy latali Maviciem, czyli przód to jest do góry, prawy drążek,
tył, na dół, prawy drążek i na boki lata ładnie. Natomiast trzeba go odpowiednio tylko ustawić, bo on nie ma żadnej kamery, więc USB do nas. I w tym momencie on lata sobie naprawdę fajnie, jest cichutki. Tutaj praktycznie sam wisi w tej chwili. Spoko, spróbujemy wylądować, czyli przeniesiemy go nad stół. Dobra. On mi lekko dryfuje teraz. Przycisk jest. Trzeba go złapać, wylądował na stole, elegancko. Klapka już nam odleciała tutaj, jeżeli chodzi o zaczep. Jest bardzo mały pakiet, można go wyciągnąć albo nożykiem, albo śrubokrętem. To jest to, więc na razie będziemy latali z otwartą klapką. I tym portem USB-C latamy do siebie. I jak go teraz odpalimy, jeden raz naciskamy i to wszystko, prawda? Najpierw odpalamy dronisia, on będzie latał z tą klapką otwartą, trudno. I teraz w drugiej kolejności przyciskamy i uruchamiamy aparaturę. To, czego ona wymaga, jak tak miga, to jest kalibracji lewego drążka. W tej chwili jest wszystko skomunikowane. I w jaki sposób odpalimy drona? Ustawiamy portem USB-C do siebie. Może być na płaskim, tylko ta strzałka do góry. Teraz poruszamy się prawym drążkiem i on odpowiada naszym ruchom. Nie? To wszystko. Jak chcemy zlądować, teraz go troszeczkę do góry podniosę i w miarę go możemy kontrolować, nie? Dobra, i teraz zrobimy sobie tryb flip, czyli obrót o 180, o 360. Wygląda to w ten sposób, że najpierw wciskamy ten podczas lotu, a następnie wybieramy kierunek, czy boczny flip, czy w drugą stronę boczny, czy do przodu, czy do tyłu. Więc spróbujmy go odpalić teraz. Dobra, ja go podniosę troszkę wyżej. Idzie, jeszcze raz. Tylko musimy cofnąć troszkę. I teraz. Dobra, spróbujemy boczny w takim razie. Poszedł boczny. On w tym kierunku dalej drąży, w którym się robi flip. Do tyłu. Poszedł elegancko. I w bok, w drugą stronę jeszcze zrobimy. Elegancko, bez kreacji się odbyło tym razem. Dobra, wylądujemy. Pięknie. To, co tutaj jest charakterystyczne, że mamy też dostępne części zamienne, one są opisane, czy komplet śmigieł, czy osłona, czy akumulatory i szczególnie akumulatory polecam, bo ten jeden to jest zdecydowanie za mało. Kabelek USB-C, no to wiadomo, że bez sensu, ale na pewno warto sobie te części dokupić, tym bardziej, że one nie powinny być drogie i powinniśmy je znaleźć, moim zdaniem, na stronie producenta. Jest tutaj adres, jest to w Niemczech, yamara.com i można spokojnie dokupić, a być może też w Polsce dla tego modelu. To jest model, który nazywa się Q4X. Słuchajcie, więc podsumowując, co mogę powiedzieć, jest to mały, tani, lekki dron bez kamery, głównie do zabawy i do wejścia w świat dronów dla osób ciekawych, także dla osób, które przez przypadek trafią na niego, na przykład w Lidlu czy w innym popularnym markecie. Ogólnie daje taki pogląd, jak może zachowywać się dron. Oczywiście nie mamy tutaj 90% przydatnych funkcji, jedynie flipy mogą być dla nas zabawą. Wiadomo, że ten dron się nam szybko znudzi, jest to dron za 90 zł. Porządny dron kosztuje co najmniej kilka razy więcej. Ja bym powiedział, że około 1000 zł. Mini 4K to jest najtańszy, naprawdę dobry, nowy dron w tej chwili, jeżeli mówimy o tym czasie przed Mikołajem. Natomiast nie jest źle. To jest droniś, który pokaże Ci parę rzeczy, aczkolwiek jest lekki, on nie uniesie mocnych pakietów. Ma tylko jeden ten akumulator. My nazywamy akumulator pakietem. Więc nie ma tutaj cudów, prawda? Dostajemy to, za co płacimy. Wszystko jest lekkie, tanie.
proste i na tym to polega. Aczkolwiek w zestawie mamy praktycznie całość do rozpoczęcia zabawy. Trzeba uważać na te akumulatory, warto sobie dokupić. No i myślę, że fajna zabawa i warto pomyśleć też o innych, ciekawszych dronach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na tym kanale na pewno sporo znajdziecie przeglądów nowych modeli, a my widzimy się już niedługo. Przy okazji życzę fajnych, owocnych Mikołajków i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! Słuchajcie, jak widać, ten dron przeznaczony jest dla osób od wieku 14 lat. W instrukcji jest napisane trochę inaczej, ale jest to firma zarejestrowana w Niemczech, Yamara. Mamy w komplecie drona, a także aparaturę. I to, co widzimy od razu, jest to dron do przeznaczeń wewnątrz pomieszczeń, wyposażony jest w akumulator LiPo, mały pakiet. Potrafi też flipy 360 stopni, ma funkcję turbo, ma też LEDy, tryb headless, czyli porusza się bez względu na kierunek w danym miejscu, tak jak go ustawimy. Ma też Easy Back Function, czyli wraca do punktu startu pewnie albo do pilota i ma też możliwość stabilizacji wysokości, tak? No i jest też tutaj opis funkcjonalności samego radia. Z tej strony są też podstawowe wytyczne, jeżeli chodzi o eksploatację, jego cechy, a także to, co mamy w pudełku, czyli mamy drona z kompletem śmigieł i z małym pakietem, radio, zapasowe śmigła, plus do tego wkrętak, kabelek i trzy baterie paluszki.